Monika Kuzioczapka, Koszalińskie Forum. Witam Państwa. 7 kwietnia koszalinianie wybiorą prezydenta miasta i radnych Rady Miejskiej. A dzisiaj ze mną w studio są kandydaci do Rady Miejskiej. Pani Anna Mętlewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pan Artur Wezgraj, Lepszy Koszalin, kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor. I pan Błażej Papiernik, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Piotr Jedliński, dumni z Koszalina. Dzień dobry, witam panie serdecznie. Redaktor. Dzień taka dobry długa państwu. Nazwa. Taka długa. A jak się podoba państwu nazwa dumni z Koszalina? Ona jest mocno niejednoznaczna. Ja nie wiem, czy to są dumni pochodzący z Koszalina i są dumni z tego, że w ogóle taki charakter, czy są dumni z dokonań w Koszalinie, których sami zrobili, albo którzy zrobili inni ludzie. No niekoniecznie sami. No właśnie mówię, z takich albo takich. Bardzo bym się cieszył, gdyby wyjaśnili dokładnie, co ta nazwa oznacza, bo jest myląca. Panie Błażeju. Szanowni Państwo, myślę, że każdy z nas ma jakiś powód do tego, żeby czuć się dumnym z miasta, w którym żyje. Być może czuję się dumny z tego, że powstało wiele nowych inwestycji. Być może czuję się dumny z tego, że tutaj żyje, pracuje, uczy się. Tutaj osiągnął pewne swoje cele i założenia życiowe i tutaj się może realizować. Myślę, że gdzieś w głębi serca każdy z nas znalazłby jakiś powód do tego, żeby czuć się dumnym nie tylko z miejsca pochodzenia, ale też z osiągnięć, które tutaj zdobył, które też to miejsce mu dało, które dali mu znajomi, rodzina, bliscy, którzy tutaj są. To znaczy, że chodzi o pewnego rodzaju lokalny patriotyzm, bez względu na to, czy nam się coś udało tu zrobić, czy się nie udało coś zrobić, czy żeśmy schrzanili, czy mamy sukces, jesteśmy dumni, bo to jest nasze miejsce, w którym żyjemy. Tak. I to rozumiemy. Koalicja kocha Koszalin. Też odwołuje się do emocji. Koalicja ma Koszalin, w haśle jest dokładnie Koszalin w naszych sercach. To jest bliższe temu, o czym mówimy w tych emocjach. Mianowicie, że to jest takie miejsce, dla którego chcemy pracować. To jest miejsce, które budzi naszą bardzo pozytywną emocję, wyrażoną tym sercem również. I to jest coś, co warto robić w przyszłości. Znaczy ja myślę, że Błażej fajnie powiedział, że dumni z inwestycji, które zrobiło miasto. Ja przypomnę, że te inwestycje to tak naprawdę są zasługą rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo olbrzymie miliony, jakie dostał Koszalin w tej kadencji, no chyba za żadnych rządów tyle nie spłynęło pieniędzy, bo trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że most jeden, który się zawalił niespodzianie, został sfinansowany z budżetu państwa olbrzymią kwotą. Strefa ekonomiczna została zasilona aż 100 milionami złotych. Drugi most, który jest w remoncie też, to ulica Franciszkańska, która dopiero się skończyła, to ulica Piłsudskiego, o którą ja od wielu, wielu lat zabiegałam. Pięknie została wyremontowana już prawie na całym odcinku i ronda, więc myślę, że to jest... No to, co pani mówi, to jest trochę zaprzeczeniem tego. To jest celna uwaga, tylko proszę zwrócić, jak interpretacja jest niewłaściwa. Otóż to jest duma nie z inwestycji, tylko duma z naprawiania tego, co się zaniedbało przez ostatnie lata. No właśnie. To, że pieniądze jakieś się pojawiły, to jest jasne, to jest fajne. Ale to znaczy, że... To jest fajne, bo trzeba było naprawić. Ale tak naprawdę trzeba było naprawić, bo zostało zaniedbane przez lata. No i nie podnośmy do rangi inwestycji i sukcesu czegoś, że naprawiliśmy, co wcześniej zepsuliśmy. Przepraszam bardzo, to nie do mnie ta uwaga. Ja Państwa słuchałem, teraz też będę wdzięczny za dwa słowa od siebie. Myślę, że akurat pieniądze z budżetu państwa nie mają barw partyjnych, bo tak jak wszyscy mają, tu siedzimy, tak, płacimy podatki. Dziura w drodze nie ma barw partyjnych. Też nie ma barw partyjnych. I a tak tych jak dziur my trochę teraz jest, pewne nie? podatki, tak i pewne pieniądze z budżetu centralnego nam po prostu ale się należą. Tak było. Zawsze tak było, niezależnie czy rządziła Platforma, czy rządziła PiS. Ja pamiętam, że za rządów Platformy, między innymi przy wsparciu pewnych środków z Unii Europejskiej, powstały przecież Filharmonia, Amfiteatr. I rządowych też. Z rządowych też. I myślę, że to jest całkowicie normalna procedura. Byłbym zdziwiony, gdyby nie przysługiwały nam pieniądze z budżetu centralnego, ani z budżetu województwa. Jest to wspólny sukces. I gdyby miasto nie sięgnęło po te pieniądze. Dokładnie. Jest to wspólny sukces ludzi o różnych poglądach, o różnych barwach. Ale... Bo my musimy ze sobą współpracować niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. To prawda. Ale to, że wykonuje się obowiązki w postaci naprawy dróg, naprawy mostów, czy
odtwarzania substancji miejskiej nie jest specjalnym sukcesem. To jest zadanie samorządu. Ja się pytam o te inwestycje, które są wizją rozwojową. Co nas czeka? Co się działo przez ostatnie 4 lata czy 5 lat ostatniej kadencji w zakresie tego rozwoju? Nie naprawiania rzeczy zepsutych. Naprawianie rzeczy zepsutych jest niestety objawem jakiejś niewłaściwej polityki miasta. No to może powiedzmy, jak pan dostał tyle milionów na to swoje kognitarium, na to wasze, przepraszam, politechniczne kognitarium i na rozwój politechniki, to znaczy, że co, to jest złe zarządzanie i to się należy. Ale no my nie naprawiamy politechniki, my ją rozwijamy inwestycje. Różnica. Ale to samo jest z miastem, jeżeli idą olbrzymie pieniądze Na naprawę. No przecież amfiteatr został pięknie odremontowany. Naprawiony. Też z rządowych naprawiony pieniędzy. Naprawiony po 30 latach, kiedy wszyscy mówili, ale nie da się dalej używać tego amfiteatru. Lepiej późno niż wcale. To możemy zawsze piłeczkę odrzucać, że naprawa. To się nie da. To ja odbiję piłeczkę do pana kanclerza. To naturalne zużycie. No miasta, teraz Politechnika otrzymała środki na naprawę akademików na przykład. No przecież to jest naturalna część i konsekwencja pewnych zachowań instytucji, że nie tylko zajmuje się tworzeniem nowych instytucji, czy tam inwestycji, ale też naprawą tych poprzednich, no bo bardzo wszystko się zużywa. Bardzo celna uwaga. Te pieniądze, które się pojawiły w związku, zwłaszcza w Poznaniu, w związku z dewastacją jednego z akademików, były przykładem złego gospodarowania i doprowadzenia do stanu, który wymagał do remontu 100 milionów. Tam, w tym Poznaniu. Jasne. Natomiast my otrzymaliśmy 2 miliony złotych, o które nie występowaliśmy, dlatego że zawsze pilnowaliśmy, jakby pan radny poszedł do naszych akademików, to one są cały czas w stanie technicznym bardzo dobrym i nieustannie utrzymywane i nieustannie remontowane i nieczynnie podnosimy tego do rangi jakiegoś sukcesu, bo to jest nasze zadanie. Ale jak budujemy coś nowego, jak dostarczyliśmy nową kreślarnię, zrobiliśmy nowy obiekt, jak budujemy kognitarium, jak będziemy budowali za chwileczkę ekocentrum, to jest coś prorozwojowego. Natomiast Straż pożarną wybudowaliśmy piękną, dużą, potężną, w nowym budżet miejscu. Budżet państwa, nie miasto? No tak, ja mówię, tak, mówię akurat tutaj o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale my rozmawiamy o gospodarowaniu państwa w mieście i kandydowaniu do Rady Miejskiej. Ale to jaką jest bezpieczeństwo, w związku z tym macie państwo wizję rozwoju miasta? Z mojej perspektywy, jako młodej osoby, jednym z najważniejszych wyzwań, jakie ma przed sobą samorząd, i myślę, że to samorząd w całej Polsce, jest kwestia mieszkań dla osób młodych. I bez wsparcia ze strony budżetu państwa to zadanie się samorządom nie uda, ponieważ samorządy same w sobie nie będą w stanie udźwignąć kosztów finansowych, na przykład stworzeniem nowych mieszkań. Mamy bardzo dużo ludzi młodych, którzy na przykład chcieliby zostać w Koszalinie, ale kwestia ceny wynajmu na przykład za mieszkania jest i dla nich zbyt bardzo przytłaczająca, żeby mogli rozważać taką kwestię, więc wyprowadzają się albo poza Koszalin, albo w ogóle w inne miejsca. Myślę, że jeżeli ale wyjeżdżają też na studia, prawda? Tak, i nie wracają. Musimy jako samorząd, i myślę, że tutaj są doświadczeni radni ze mną, którzy już też mają swoje przemyślenia w tej sprawie i tę wiedzę i doświadczenie należy wykorzystać. Musimy wszyscy razem współpracować na rzecz tego, żeby znaleźć rozwiązania. Dla mnie jest to na przykład budowa mieszkań komunalnych. Uważam, że to jest jeden z priorytetów, który samorząd powinien sobie postawić przez najbliższe lata, by zaprezentować. Mamy TBS-y, ale jak widać jest nadal tych mieszkań po prostu za mało. I to jest jeden z priorytetów, który uważam, że samorząd sobie powinien postawić, jeżeli miałbym wskazać jakiś konkret, którym by się miało zająć na już. Pani Ania, myślę, czy się że z tym zgadza? Już tak odnosząc się do Błażeja, że mieszkania to jedno, ale chyba jednak miejsca pracy, bo dzisiaj te miejsca pracy, które są w Koszalinie, no nie oszukujmy się, są nisko opłacane i to nie mobilizuje mieszkańców, młodych ludzi do pozostania tu, bo jak się zada pytanie młodemu człowiekowi, dlaczego uciekasz z Koszalina, bo tu są kiepska praca i kiepska płaca.
wraca, idę dalej, gdzie, dlatego też uciekają z Polski. To też jest kolejny, ten eksodus z Polski nie został zahamowany, on nadal trwa. I żeby to zmienić, to trzeba by było pomyśleć nad podatkami, o których ja cały czas powtarzam, już od chyba 10 lat, że oprócz tego, że podatki przedsiębiorcy płacą do budżetu państwa, to płacą olbrzymie podatki, jeżeli chodzi o te lokalne tutaj, od nieruchomości, środków transportu, co chwilę, właściwie co roku są podnoszone te podatki. I to trzeba zmienić. Ja tyle razy mówiłam na Ale sesji... Ale co, nie podnosić podatków? Tak, ja bym je obniżyła do przysłowiowej złotówki, tak jak i już podawałam tyle razy przykłady miast, które tak robią i ściągają biznes do siebie, bo biznes rejestruje swoje firmy właśnie w tych miejscowościach, gdzie są najniższe podatki. I tam się rozwija gmina czy dana miejscowość. My nie przyciągniemy do siebie przedsiębiorców. Nie będzie przedsiębiorców, nie będzie pracowników, nie będą potrzebne mieszkania. Chyba. Ale jaki wtedy będzie budżet, Koszalina? No jak to wtedy spinać wszystko? Wszystko da się spiąć, bo chodzi o ilość. To już popatrzcie państwo na to, co się stało. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obniżył podatki PIT-u. I jaki był krzyk w gminach, że o Jezu, jak strasznie będzie zmniejszony dochód do budżetu państwa. Myśmy ostatnio przyjmowali budżet i co mówiłam na sesji, nie ma zmniejszonego wpływu z podatku PIT-u do budżetu naszego, do gminy Koszalin. Nie, on jest zwiększony, czyli zmniejszenie podatków nie spowodowało zmniejszenia dotacji do budżetu gminy. Bezwzględna wartość wzrostu podatków wynika przede wszystkim z inflacji i zwiększenia wartości średniego wynagrodzenia i to jest oczywiste, więc to nie jest dobry argument. Natomiast wracając do jakby tych rozwojów, nie wszystko, tylko to, co jest nieprawdziwe, się obala. Ale liczby mówią same za siebie, niestety. No, że bezwzględnie wzrosło, wartości nabywczej zmalały, co widać w kłopotach miasta i wielkości jego zadłużenia. To jest oczywiste. Ale nie jest zadłużenie takie, zawsze takie samo było. 15 lat temu ta sama ekipa pod wodzą pana prezydenta Jedlińskiego również w programie miała budowę mieszkań komunalnych, tanich mieszkań, żeby ludzie zostawali tutaj. I co się okazało? Po 15 latach mają dalej to w programie, czyli nie zrealizowali. 2009 rok to był moment, kiedy startowaliśmy do nowych wyborów z kampaniami na 2010 roku, więc wtedy to się mówiło, więc jakby ta dzisiejsza deklaracja, że będziemy budowali mieszkania, jest po prostu niewiarygodna. Bez względu na to, że one są rzeczywiście potrzebne. Nie zgadzam się również tutaj z Anią w sprawie tego obniżania podatków, dlatego że nie da się zasypać pieniędzmi publicznymi braków na rynku, a do tego to się sprowadza. Obniżmy podatki, będzie taniej, czyli niech państwo zapłaci za to, czy miasto zapłaci za to, żeby było taniej, czyli... I wtedy będzie fajnie. Nie będzie, dlatego że ilość tych podatków, czyli ilość pieniędzy jest ale gminy te, które tak zrobiły, mają swój sukces, Jest bardzo różnie z tymi sukcesami. Natomiast oczywiście kluczowe jest to zasobność gospodarcza naszej społeczności, czyli majątkowa. No i wracamy do punktu wyjścia. Czyli mówimy o dochodach. Dochody to jest oczywiście praca i to jest prawda, ale praca wysoko kwalifikowana, bo tylko ta daje dochody, czyli wykształcenie, czyli łóżmy na kształcenie, łóżmy na szkoły średnie zawodowe, łóżmy na kształcenie wyższe, bo to jest jedyna gwarancja dla ludzi, żeby poprawili jakość swojego życia, żeby więcej pieniędzy zarabiali, a wtedy nie będą się martwili, czy mieszkanie komunalne ich stać, czy nie stać, bo po prostu będzie ich stać na mieszkanie. I to jest dość prosta droga, którą trzeba rozwijać. Coś, o czym musimy zadbać w ogóle w Koszalinie, to jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale bezpieczeństwo na bardzo wielu płaszczyznach. To jest to bezpieczeństwo wynikające z zagrożeń, które się wynikają z wojny, chociażby na Ukrainie, czyli zbudowanie systemu ochrony mieszkańców. To jest kluczowe znaczenie, ma to kluczowe znaczenie, a też bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli budowanie. Strefa ekonomiczna jest bardzo fajnym pomysłem i tutaj trzeba powiedzieć, że rzeczywiście te pieniądze, które wpłynęły z budżetu państwa na tę strefę, bardzo ją poprawiły, no ale to nie jest tyle zasługa samorządu, co rządu. Natomiast poszukiwanie zabiegać o te pieniądze. Oczywiście, prawda jest taka, że gdybyśmy razem nie współpracowali, my radni i prezydent, to by tego nie było. Ja jestem daleki od tego, żeby krytykować jakąkolwiek
jakąkolwiek organizację państwa z powodu tego, że ma jakieś barwy polityczne. Trzeba doceniać to, co robią i krytykować to, co robią źle. I to robimy. Rozwój miasta to nie są naprawy tego miasta. Musimy niestety program naprawczy zrobić, ale musimy zbudować program A jakie są rozwoju. Te nowe ścieżki rozwoju właśnie? Nowe ścieżki rozwoju to jest oczywiście program proinwestycyjny. To, co na przykład mówi się o Śródmieściu dzisiaj, to takie, co się pojawiło w programie opcji rządzącej w mieście, to jest trochę takie oszukaństwo, dlatego że rozmawiamy nie o jakimś projekcie rozwoju zmiany Śródmieścia, mówimy tylko o koncepcji, z którą się już... Które już słyszeliśmy od 2015 roku się z nią tam kręcimy, jakieś rozprawy sądowe. No to nie budzi zaufania, że cokolwiek w przyszłości zrobimy. Trzeba tą koncepcję, ten projekt zrobić na nowo. Tak jak niekonsekwentnie zrobiono rynek kiedyś, ogałacając go z zieleni, ze wszystkiego i nie spójnie z tą koncepcją Śródmieścia, tak dzisiaj trzeba tą koncepcję uspójnić. Musimy pomyśleć o kulturze w Koszalinie. Dzisiaj mamy taki archaiczny model tworzony przez samorząd miejski, archaiczny model finansowania instytucji kultury bez myślenia o takiego projektowego, o eventach, które robią podmioty różne inne. Nie tak dawno byłem w niepublicznym teatrze i oglądałem doskonały spektakl. Nie będę wymieniał z powodu kryptoreklamy i takich różnych rzeczy, ale tak sobie pomyślałem, to jest instytucja, która nie zależy w ogóle od samorządu, a zasługuje na to, żeby uczestniczyć w jakimś programie, który będzie służył jej i będzie służył mieszkańcom miasta. Pełna sala, proszę państwa, wszyscy za ten bilet zapłacili ciężkie pieniądze w porównaniu z tym, co a nie dostają. Tak jak Bałtycki Teatr, na przykład 5 milionów złotych, 4 chyba milionów złotych na funkcjonowanie, czy Filharmonia. To są jakby inne ścieżki, które powinny być zrobione. To jest drugi fragment, który powinniśmy robić. Musimy zrobić rewolucję w transporcie, zarówno w jakości dróg, jak i w transporcie publicznym. Oczywiście, że sport. To wszystko jest archaiczne. Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, zestarzało się. Trzeba zmienić nowy model. Przejąłeś, zdominowałeś nas, że tak powiem. Mam taką właściwość. No, to trochę nieładnie. Ja bym chciała powiedzieć, że rzeczywiście kulturę trzeba by było może zreformować trochę, bo olbrzymie pieniądze idą z budżetu gminy. Olbrzymie, tak. Nie bójmy to się prawda. Poważnych rzeczy. Ale ona jest na, myślę, dobrym poziomie w Koszalinie, bo tych takich spotkań, zdarzeń, eventów kulturalnych jest jednak bardzo dużo. Ale to, co mnie martwi, i może nie martwi, ale a właściwie, bo mam to też w swoim programie wyborczym, o czym mówię od wielu, wielu lat, jak 10 lat temu, a może już nawet więcej, zlikwidowano, to szpital zresztą nasz wojewódzki zlikwidował przychodnię rehabilitacyjną. To jest przychodnia, która, bo to przychodnia rehabilitacyjna zaraz się nam wszystkim kojarzy, że to dla dziadków, dla emerytów rehabilitacja, żeby podrasować sobie swoje zdrowie. Przychodnia rehabilitacyjna to nie tylko emeryci, bo to jest cała masa ludzi młodych po wypadkach, po chorobach różnego rodzaju i trzeba by było wrócić do tej reaktywacji. I tu muszę powiedzieć, że takie rozmowy już się toczyły. Mamy pomysł na to i tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć z prezydentem ustalone. I myślę, że jak przejdziemy wszyscy do tej nowej rady w przyszłej kadencji, to ten pomysł będzie realizowany. Jest projekt, jest plan, jest koncepcja, a co najważniejsze, Szanowni Państwo, jest wola samorządu. Ja i będziemy realizować przychodnie. Mamy plan działania i gotowe projekty inwestycyjne na następne lata. Zrobimy to razem, mówi Piotr Jedliński. No i to jest zdanie, z którym należy się w 100% zgodzić, znowu niezależnie od tego, jakie barwy mamy partyjne. Ja muszę lekką łyżkę dziegciu w to wszystko włożyć, no bo Koszalin jest ewenementem trochę na mapie województwa zachodniopomorskiego. Jako jedyne miasto utrzymuje 5 instytucji kultury. Tak. Była swego
czasu rozmowa o tym, żeby samorząd wojewódzki przejął chociaż jedną z tych instytucji, co by pozwoliło na przeznaczenie dodatkowych środków na wszystkie pozostałe instytucje. I być może to jest jeden z priorytetów, który też my jako samorząd miejski i samorząd wojewódzki, mam nadzieję w przyszłości też, powinniśmy usiąść do stołu i porozmawiać na tego, w jaki sposób ma się to odbyć, bo to się odbędzie z korzyścią nie tylko dla mieszkańców, ale być może i dla całego województwa zachodniopomorskiego, bo te środki przeznaczone z samorządu wojewódzkiego na teatr i na filharmonię są dzisiaj za małe, żeby te instytucje utrzymać w całości. Gdyby one były, na przykład gdyby muzeum w Koszalinie było muzeum wojewódzkim, albo Bałtycki Teatr Dramatyczny był teatrem wojewódzkim. Tym bardziej, że jest. Dokładnie, tym bardziej, że wojewódzki dostaje też pieniądze z samorządu wojewódzkiego, więc być może trzeba będzie taką operację w przyszłości przeprowadzić na korzyść pozostałych instytucji kultury, które dalej w Koszalinie są utrzymywane przez miasto. I absolutnie się tu trzeba zgodzić z Błażejem. Ale wszyscy się zgadzamy, tylko samorząd województwa się nie zgadza. To jest nieprawda. Taką interpelację składałem w sejmiku jako radny sejmikowi jeszcze dzisiaj o tym złożyć i odpowiedź była taka: nigdy miasto Koszalin nie wystąpiło z takim wnioskiem. Jeśli był taki wniosek, to proszę mi go pokazać. Czy były jakieś rozmowy? To prawda, rozmowy? Panie Bożeju, nie wystąpił miasto? Nie znam sytuacji, czy samorząd Koszalina wystąpił. Na pewno były porozumienia. Bo może my tak sobie tylko gadamy, nie? Ale była uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie. Nawet pani radna była na tej sesji, bo byliśmy razem. W której samorząd Koszalina zwracał się o wyższe środki na rzecz instytucji kultury. To musi mieć swój proces. Najpierw chcieliśmy sprawdzić, czy samorząd wojewódzki jest gotowy realnie przeznaczyć dodatkowe środki. Okazało się, że nie jest gotowy przeznaczyć dodatkowych środków, więc tym samym założyliśmy, że nie będzie gotowy na to, żeby całą instytucję jakąś kultury przekazać na swoją korzyść. No i to jest błąd w logice myślenia, dlatego że większe środki ze samorządu wojewódzkiego nie mogą być skierowane na to, dajcie nam, bo teatr potrzebuje więcej, tylko na realizację określonych zadań. Taka jest konstrukcja prawna. Natomiast pytanie o to, żeby organem prowadzącym był samorząd województwa, czyli marszałek województwa, a nie prezydent miasta, no to jest pytanie o rozmowy i negocjacje i złożenie takiego wniosku i rozpoczęcie procesu umowy i przekazania. Ale takiego procesu nikt nigdy nie rozpoczął, myśmy zawsze o tym gadali tylko. Gadaliśmy i gadamy dalej. Ale przecież jak ty byłeś radnym jeszcze w mieście, to może teraz jest ten czas, żeby w końcu się tym zająć. Ale ja bym chciała powiedzieć, że tak. No przecież pan Jedliński, prezydent Jedliński kiedyś był prezydentem Platformy Obywatelskiej, więc tutaj były rozmowy na ten temat. Były negocjacje. Domniemania prowadzisz w tej chwili. Ja myślę, że trzeba zaprosić prezydenta Jedlińskiego i zapytać go, czy kiedykolwiek złożył taki wniosek. No tak, to jasne. Jakie macie państwo pomysły na tą marcową kampanię? No ja już wystartowałam. Ale nie znamy jeszcze kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Koszalina. Poznamy go jutro. Wkrótce. Jutro. Szanowni Państwo, ja nie zmieniam swojej taktyki, która okazała się taktyką sprawdzoną. Dwie, trzy pary butów, ulotka w dłoń i pukanie do drzwi, bo uważam, że kontakt bezpośredni jest kontaktem najważniejszym. Oczywiście gdzieś tam pewnie już się pojawiły jakieś banery i w outdoor w postaci billboardów, ale nadal uważam, że te wybory będą się różnić od pozostałych i o wiele ważniejsze będzie kontakt osobisty niż ten zewnętrzny. No ja mam ten problem, że niestety startuję po raz pierwszy nie ze swojego okręgu, bo zawsze startowałam ze Śródmieścia i tam jestem osobą znaną, bo wydeptałam te ścieżki już dookoła. Natomiast przy Lesie tutaj ten okręg północny jest mimo, że mniej znany. Znaczy nie tyle mnie, bo to też miasto nasze nie jest jakieś wielkie obszarowo, żeby nie znać rejonu. Natomiast myślę, że tutaj mieszkańcy mniej mnie znają. No ale to po to jest ta kampania, żeby się pokazać, żeby porozmawiać, bo to rozmowa chyba jest najważniejsza. Ale kampania... w sieci widziałam gdzieś baner pani, to takie barwy jakieś nie Prawa i Sprawiedliwości tam mignęły. Tak, bo stwierdziłam, że tak, różowy. Uwielbiam róż. To jest mój ukochany kolor i używam go wszędzie, gdzie się da, gdzie jest możliwe. I stwierdziłam, że będzie dobry na banerze. Będzie
że tak powiem, intrygujący. A taki ma być, żeby wpadł też w oko ludziom, żeby zapamiętali. Z mojej strony z kolei kampania będzie miała wymiar i ma wymiar spokojny. Chciałbym prezentować jakby swój potencjał, swoje dokonania, które mam nadzieję ludzie potraktują jako pewną gwarancję tego, że będę miał dalej zdolność taką rozwijania miasta. Ona oczywiście będzie tą bezpośrednią, o której państwo tutaj też mówicie. Będzie stosunkowo niewielką, jeśli mówimy o tych plakatach outdoorową. Natomiast... Tak naprawdę w naszym okręgu nie ma gdzie się powiesić. O, to jest takie osiedle, że płotów nie ma. Natomiast trzeba pamiętać, że świat się zmienił też w sensie kanałów komunikacyjnych i niezwykle ważną częścią będzie ta część, która się będzie odbywała w mediach elektronicznych. Media elektroniczne, w tym Telewizja Max, która też jest medium elektronicznym o takim bardziej tradycyjnym wymiarze, ale oczywiście wszystkie mechanizmy, nie tylko proste komunikaty na Facebooku czy Instagramie, ale wszystkie mechanizmy docierania do odbiorców i takiej autoprezentacji, no będę oczywiście razem z kolegami z Lepszego Koszalina i z Platformy Obywatelskiej będę stosował. To jeszcze jedno pytanie do pana Artura. Dlaczego z Koalicją Obywatelską? Przecież no nie było panu właśnie po drodze z tym ugrupowaniem. No i nie zmieniło się nic jakby w tej konkurencji. Od tych kilkunastu lat konkuruję i nie zgadzam się z wizją rozwoju miasta i sposobem prowadzenia miasta z prezydentem Jedlińskim. W związku z tym nie jestem z nim, tylko jestem dalej w tym miejscu, które jest przeciwko. Minęło też te kilkanaście lat i trzeba było zweryfikować swoje poglądy na temat jakby udziału w życiu politycznym razem z organizacjami. I w momencie, kiedy zgadało się, bo nie było takiego momentu, że była propozycja ze strony Platformy czy ze strony Lepszego Koszalina, po prostu się zgadało. W wyniku działania w sejmiku i współdziałania poznaliśmy się bliżej i uznaliśmy, że możemy może nie zaniedbać historii, natomiast jeśli mamy cel wspólny, a tym celem jest zmiana w mieście, to możemy koalicję zawrzeć, nie schodząc ze swoich pozycji. Gdybym wiedziała, że tak postąpisz, nie dałabym ci w 2014 poparcia. No, gdybyś dała to poparcie jakoś tak solidnie, to może bym został prezydentem, ale ponieważ to poparcie było za słabe, to... Prawo i Sprawiedliwość ci nie dało. Oni mieli rację. Trzeba pamiętać o tym, że... No, tych opcji politycznych, panie Arturze, już trochę było u pana, prawda? Uczestniczymy w pewnej procesie zmiany w całym państwie. I tą zmianę dokonuje Koalicja Obywatelska. A jeśli chcemy, żeby ta zmiana rozciągnęła się również na nasz rynek lokalny, to powinniśmy się do tego przyłączyć. Ja bym tylko powiedział, że faktycznie tutaj z panem kanclerzem się zgodzę, że na pewno współpraca z przedstawicielami partii rządzącej może bardzo dużo pomóc w rozwoju Koszalina. Pan prezydent Jedliński ma poparcie struktur Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które tworzą trzecią drogę, która też wchodzi w skład koalicji rządowej. Ja myślę, że niezależnie od tego, jakie my dzisiaj mamy, z kim idziemy, kogo popieramy, gdzie znajdują się nasze serca znajdują się w jednym miejscu, w Koszalinie. I my na rzecz Koszalina będziemy pracować niezależnie od tego, czy reprezentujemy dzisiaj Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, PSL, idąc dalej. Po wyborach będziemy musieli ze sobą współpracować. Jesteśmy skazani na współpracę i tu się zgadzam. Bardzo się cieszę, że Błażej mówi, że Koszalin ma w swoim sercu. Co przed chwilą to ja tylko podkreślam to. A pan jest dumny z Koszalina? Tak. Hasło dla mnie jest to dewiza życiowa. Jak państwo widzicie, zawiązała się koalicja już przed wyborami, czyli wiadomo, co będzie. To jest dobry prognostyk. Dziękuję państwu za spotkanie. Pani Anna Mętlewicz, Prawo i Sprawiedliwość, Artur Wezgraj, Lepszy Koszalin, Koalicja Obywatelska, Błażej Papiernik, Polskie Stronnictwo Ludowe, dumni z Koszalina. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękujemy.